Cześć, nazywam się Dawid Herman i omówię zadanie Fibonacci. Zadanie Fibonacci pracowaliśmy po prostu na ciągu Fibonacciego. To jest dość znanym ciągiem, jest zdefiniowany w ten sposób, że element zerowy oraz pierwszy tego ciągu to są jedynki, a każdy następny element to jest suma dwóch poprzednich. W zadaniu mieliśmy po prostu policzyć n-ty element ciągu Fibonacciego, przy czym n było do 10 do 18, co powodowało, że zwyczajne dodawanie i liczenie kolejnych elementów wymagałoby 10 do 18 operacji, na co nie mogliśmy sobie pozwolić. Jak zmniejszyć czas liniowy do logarytmicznego? Tym się teraz zajmiemy. Z pomocą przychodzą nam macierze. Macierze to są po prostu takie tablice dwuwymiarowe, które mają pewne własności i pozwalają rozwiązać pewne problemy. No i przypatrzmy się takiej macierzy, która będzie wymiaru 2x2, no i będzie miała, będzie tak wypełniona, że tutaj będzie element fn plus pierwszy, tutaj będzie fn, tutaj też fn, a tutaj fn minus pierwszy. No i chcemy ją przekształcić w taką macierz, która będzie wypełniona kolejnymi liczbami, to znaczy każda z tych liczb Fibonacciego zwiększy numer swojego indeksu o 1. No i tutaj do tego wykorzystamy taką macierz 1, 1, 1, 0, która to ma taką własność, że jak ją przemnożymy przez tą, to otrzymamy dokładnie tą. No, jak się mnoży macierze, to mam nadzieję, że wiecie, po prostu każdą wartość liczy się w ten sposób, że mnoży się po kolei wszystkie elementy z tego wiersza, no i z tej kolumny, dlatego elementu wszystkie elementy z tego wiersza i z tej kolumny, no dlatego wszystkie z tego wiersza i tej kolumny i dlatego wszystkie z tego wiersza i tej kolumny i każdy taki iloczyn po prostu się dodaje. No tutaj mogę powiedzieć właśnie 1 razy fn plus 1, dodać 1 razy fn, no to jest fn plus 2, no zgadza się. No i teraz w czym to nam pomaga? No bo na razie to wygląda tak, jakbyśmy sobie zdefiniowali jakąś macierz, która powoduje, że mamy 8 operacji zamiast jednej, żeby wyliczyć te kolejne liczby, dostajemy więcej niż chcemy i to wygląda tak trochę niepotrzebnie. No ale co możemy z tym zrobić? Możemy zauważyć, że szukamy liczby fn, no i ona występuje na przykład w takiej macierzy, która jest jedną z tych, które potrafilibyśmy wyliczyć. Korzystając z macierzy początkowej, której wartości znamy, no bo f0 i f1 no to jest po prostu 1, f2 no to łatwo można sobie policzyć, że to jest 2 i no i należałoby to po prostu pomnożyć przez tę naszą magiczną, wyprowadzoną macierz 1, 1, 1, 0 n minus 1 razy. No ale zamiast tak po kolei mnożyć n minus 1 razy, to możemy wykorzystać poznany już wcześniej algorytm szybkiego potęgowania. No, ponieważ tutaj operacja mnożenia jest łączna na macierzach, no i możemy sobie właśnie tak z tym poradzić. No i to jest właściwie całe rozwiązanie. No czas, jak widać, ponieważ to jest szybkie potęgowanie, po prostu to jest czas logarytmiczny, razy ta stała, nieco większa, wymagana do wykonywania każdej operacji na tych macierzach. Dziękuję.